Tematyka oświatowa i zdrowotna zdominowały obrady ostatniej sesji Rady Powiatu Dębickiego. Ze względu na pandemię sesja nie odbyła się tradycyjnie, tylko zdalnie. W porządku obrad znalazły się zmiany budżetowe dotyczące przesunięcia środków pieniężnych między paragrafami kwoty 1 700 000 zł. A dokładnie wprowadzenie środków na wynagrodzenie dla personelu szkolnego, w szczególności tutaj chodzi o nauczycieli, a także wprowadzenie do naszego budżetu subwencji w kwocie około 124 000 zł. Jest to subwencja przede wszystkim, która będzie przeznaczona na pomoce naukowe. Oprócz tego nie zabrakło uchwał związanych z przekazaniem zadania utrzymania dróg powiatowych gminom. Radni wysłuchali także sprawozdania z działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie dębickiej oświaty za rok szkolny 2019.